pierwszy dzień wiatru. Jak widać, wiatrak dosyć ładnie pracuje. Dopiero po zamontowaniu przyrządów pomiarowych i tego długiego masztu z boku widać, że jednak cała konstrukcja drga. Ale pracuje to dosyć znośnie. Jest jakieś 7 metrów nad ziemią w tym momencie postawiony. Tutaj tak to widać. O, się musiał obrócić w drugą stronę. No, kierunek i prędkość wiatru wskazuje poprawnie, mierzone od UNITE wiatromierzem. Także kierunek i prędkość wiatru potem wrzucę na wykresie. Jest teraz godzina 14:14. Dla odniesienia, żeby można było odczytać prędkość wiatru i kierunek, w jakim teraz wieje. Odbywa się teraz pomiar prądu i napięcia, także będzie można odczytać z wykresów pewnie teraz umieszczonych fragment. Później będą na końcu dodane. Prąd, napięcie i prędkość oraz kierunek wiatru. Nie jest to jakoś wysoce sprawna turbina wiatrowa, ale jakiś tam prąd do akumulatora pcha. Ociepliło się. Wczoraj było minus 4 stopnie przez większość dnia. Dzisiaj jest około 8 stopni na plusie. Zaczął wiać halny. Rozpuścił się cały śnieg i przegnało chmury. Także pogoda trochę się poprawiła. Jak widać, wiatrak się kręci. Pierwszy dzień wiatru, przy którym mogę określić jakiekolwiek parametry elektrowni. Kierunek i prędkość wiatru też pracuje sprawnie. Przejdziemy teraz. Pokażę teraz elementy układu pomiarowego. Tutaj w skrzynce. I tak, tutaj mamy skrzyneczkę, jak już pokazywałem we wcześniejszym filmie, pomiar napięcia i prądu, jak widać, albo nie widać, bo jest zła częstotliwość odświeżania, jest teraz około 2, teraz 1,6, 1 amper, prąd spada, ponieważ wiatr spadł, się waha, to jest bardzo, bardzo wahliwe. Także prąd się waha cały czas, zależnie od prędkości wiatru, napięcie jest w miarę stałe. Na szczęście akumulator jest w dobrym stanie i przyjmuje znaczną ilość prądu. Jednocześnie cały czas około 2 amper popiera żarówka, którą zobaczymy. Jak już tutaj widać, jest wskaźnik napięcia, woltomierz analogowy. Wewnątrz widzimy układy pomiarowe. No. Więc tak, tutaj mamy najważniejsze serce układu, które odpowiada za kontrolę ładowania baterii oraz obciążenie wiatraka. Tutaj jest bocznik do pomiaru prądu płynącego z elektrowni wiatrowej. Są tam zaciski prądu stałego w tym wypadku. I tutaj mamy dodatkowe obciążenie. Normalnie powinna w tym miejscu być przetwornica, która zmieniałaby napięcie z 12 V na 230 bądź jakieś inne obciążenie, które pracowałoby stale podłączone do akumulatora, aby był cały czas rozładowywany, żeby wiatrak mógł ładować prąd i go odbierać, ponieważ wiatrak nieobciążony rozpędziłby się nadmiernie i mogłoby iść do jego uszkodzenia. Także dalej. Tutaj powinna być, tak jak już mówiłem, przetwornica. Jest tutaj też podłączone obciążenie, które jest załączane poprzez
PWM z tego sterownika właśnie, są to dwie żarówki 100-watowe na 12V i one będą obciążały wiatrak, kiedy napięcie na akumulatorze przekroczy napięcie bezpieczne. I większym prądem będziemy starali się spowolnić wiatrak, aby napięcie obniżyć. Prąd może wtedy płynąć bardzo duży, o co nam w sumie chodzi, a obniżymy trochę napięcie, żeby nie przeładować akumulatora. Dalej, z tyłu jest Raspberry Pi, Arduino i z Arduino na Raspberry Pi za pomocą magistrali UART, magistrali szeregowej, są przesyłane dane z pomiarem prądu, napięcia, kierunku oraz prędkości wiatru. Tutaj więcej? No w sumie nic tutaj więcej nie ma. Zajrzymy teraz do drewnianej skrzynki, w której jest zamontowany akumulator oraz dodatkowe obciążenie. Jak widać, tutaj na przewodach wiszą dwie żarówki. Przeczytamy ich parametry, żeby... nawet więcej. 60 W i 55 W, czyli mają 115 W każda. Takie dwie żarówki. Oczywiście obciążam jednocześnie światło mijania i światło długie, światło drogowe, żeby jak najwięcej prądu odebrały podczas nadmiernej produkcji. Tutaj mamy akumulator. No i tyle. Tu jest jeszcze w planie możliwość do stawienia, jak widać, czterech akumulatorów tego typu łącznie, czyli trzech można, czyli jeszcze trzy akumulatory można zamontować. No i to, no i najważniejszy element czasu jest tutaj do Raspberry Pi podłączony lokalizator GPS, który na podstawie satelit stabilizuje czas urządzenia. Nie potrzeba w tym momencie żadnego dodatkowego urządzenia typu jakiś zegar czasu rzeczywistego czy coś podobnego. Akumulator, jak widać, cały czas jest naładowany, mimo tego, że od wczoraj wieczora świeci się dioda, świeci się żarówka 25W, czyli przy 25W przy 12V, no to mamy około właśnie 2A prądu. No i tak to wygląda. Jeszcze pokażemy z drugiej strony. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji pod filmem.